W Anglii mamy pierwsze przymrozki. Zobaczymy, jak odpala. Jest 0 stopni chyba. Albo 1. Nie ma problemu. Nie działa mi ogrzewanie przedniej szyby. Nie wiem dlaczego. Dlatego tak się będziemy ratować. Idziemy skrobać. Bałwanek się trzyma już trzeci dzień. Dawno filmów na kanał nie było. Właśnie skrobię Fordzika. Mam taką skrobaczkę. Jak jest na przykład mokro, to ja sobie będę później tą drugą stroną zbierał tą parę. Tutaj przeważnie z bocznych szyb. Ale co chcę powiedzieć? Bo jest zarypana cała szyba. I ręce marzną, jak się ten skrobie. Taki kupiłem. Niby to jest na deszcz, żeby woda się nie chytała. Ale skoro woda się nie będzie chytać, to i woda chytnięta nie będzie marznąć na szybie. Wetrę to i zobaczymy na kolejne dni, czy będzie mi zamarzać szyba. Może nie będzie trzeba skrobać. Zobaczymy. Ogólnie to trochę nam przymroziło. Jest minus 3, minus 4. No w Anglii to rzadkość, żeby na mrozie było i były już wiadomości, że pomoc będzie dla obywateli, bo zimno. Ale liczę na śnieg. Jest w prognozach, że będzie padać. Zobaczymy. I w międzyczasie robię test spalania. Już były 3 tankowania po 100 km, ale to mi tak strasznie różnie wyszło. Teraz czekam, aż wyjeżdżę całość, zatankuję całość, podzielę przez kilometry. 2 kreski dopiero minęły, 130 mil zrobiłem. Fordzik. Dobra, pierwsze co, użyję zwykłego płynu do mycia szyb. Jest szmatka i umyję pierwsze szyby. A jak będzie czysto, wszystkie sobie zaraz zrobię. To natrę właśnie tamtym płynem. Tym płynem sobie natrę i zobaczę, czy będzie mi zamarzać. W ogóle te siedzenia też muszę wyprać. Sam spróbuję sobie je wyprać jakoś. Jednak zmiana szmatki, tamta zostawiała takie smugi, a ta do 300 wyciera. Jest super czysta szyba. Zrobię tak ze wszystkimi. O, lusterka tak samo, bo mi zamarzają. Może nie będą zamarzać, nie mam podgrzewanych. Jednak stwierdziłem, że wszystko umyję. Wszystkie światła. Bo teraz sypią tą solą, jest błoto, wszędzie to wszystko siada na szybach. Umyję i może mi nie będą zamarzać. Wszystkie szyby są czyste, czyściutkie, suchutkie. I tu czytamy tak: ściągnij folię zabezpieczającą tą, zaraz ściągnę. Sucha i czysta powierzchnia musi być, no to już jest. Aplikować na ściereczkę i wcierać na zewnętrzną stronę szyby okrężnymi ruchami. Zostawić do wyschnięcia i ściągnąć pozostałość suchą szmatką
albo spłukać wodą i wyciąć do sucha. No to robimy. To zaraz wezmę. Nie wiem, ile tego się daje. Dam trochę więcej. No i będę wcierał. Zobaczymy później. Już wyschło, ale widać takie koliste zacieki. Kurde, nie będzie widać chyba. Dlatego teraz wszystko wypoleruję delikatnie i widzimy się jutro z rana, jak będzie znowu minus 4. Czy mi oszroni, czy nie oszroni. To auto stoi pod tym, pod daszkiem i tutaj nic za bardzo nie chyta, ale za to mi robi tutaj, zamarza wszystko. Oj, coś ciężko mu zapalił. A jest ciepło. Ale mamy pierwszy atak zimy. Tak wygląda Fordzik. Dobrze, że mam tą miotełkę. To fajnie będzie zgarniać. Odgarnę i jadę. Mam zimowe opony, nówki. Także Fordzikiem będę zapieprzeć. Tu u nas na drogach to jest spoko. Gorzej jak to w nocy zamarznie. Jest teraz na plusie na pewno, bo nie czuję, żeby był mróz. Popisać moimi zimówkami. Tu nikt praktycznie nie ma. Dobra, jest dzień po użyciu tego płynu. Szypa wygląda tak. Może nie było wilgotno. Autko odpaliło. Szyba wygląda tak. Ciekawe, czy działa ten specyfik na to też? Ciekawe. Wszystkie szyby są czyściutkie. A ten dalej tutaj siedzi. Masa kryciń śliska. Patrzcie tu, co stoi. Jest kolejny dzień i są wszystkie oszronione, więc to nie działa. Absolutnie nic. Zaraz zobaczymy, jak odpali. Zakręcę dwa razy. O. Tak sobie Fordzik odpala. Ważne, że odpala. No, to by było na tyle. Zmontuję to i subskrybujcie Moto UK.